Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i Inkling Girl. Ta i siostra. Gramy w Gotujące Lamy 2. Udało się, siostra znowu jest dostępna. Już tak myślę, że na dobre. Więc no, robimy poziom. Co chcesz? Mięso chcesz. Dobra. Nieprawda, chcę ryż. Mięso. Szum. Nie trafiłam. Nie umiesz. Mięso i pieczary. Gdzie mam gdzie są pieczary? Rzuć pieczary. A ty wyciągnij ryż, zanim się usmaży. Ty. Wyciągaj ryż, zanim się usmaży, a nie. No, wyciągaj ryż, zanim się usmaży. No powiedziałeś, że jest okej. Okay. No przypa... Co tu się stało się? Dobra, ja idę na tamtą stronę. To idź. Rzuć placka. Placka. Burrito. No rzucaj placka. Nie tam. Na talerz rzuć. Gdzie jest gaśnic? Daj gaśnicę. Zaraz tak do ciebie przyjedzie. Nie, zostań. Zaraz gaśnica przyjedzie. Dobra, zostańmy na przyjechała. Przyjechała. A, to są dwie. Dobra, zostańmy tak jak stoimy. Dobra. Mięso. Dobra, co ci dać? No nie wiem, może tylko ty ryżem się zajmij. Albo talerz. Może nie mogę się ryżem zająć. To nie wiem, tu grzyby smażone zrób. Dokładnie na patelni, która jest tam u ciebie, nie wiadomo jakim cudem. O, nie wiem, czemu nie mogę rzucić. Super. Jakim cudem u ciebie jest patelnia? Masz ryży. To masz patelnię. No, teraz przyszli patelnie z grzybem. No, przyszli tego grzyba na patelni. Bo zaraz tam zamówienie padnie. I teraz trzeba umyć talerze. Jest jeden. No to idź się tym zajmij, ja umyję talerze. Bo jeśli ich nie umyjemy, to znowu nic nie wyjdzie z tego. Tak z tego nic nie wyjdzie. Jeszcze kurczak jest! No Boże, jacy wy wybredni ludzie jesteście. Co ludzie są wybredni, jeszcze kurczak. Nie starczy im mięso wieprzowe. Nie starczy. Gdzie są moje placki? U ciebie. Może zróbmy restart? Nie. Czemu? Po co? Obawiam się, że wyjdziemy na minus. Jak na minus? Da się wyjść na minus. Dobra, pieczara, masz pieczary, dobra. Ja muszę usmażyć kurczaka. Mam placki. I masz pieczarę? Masz pieczary, dobra. Wydaj pieczarę, ja ci smażę kuroka. Tylko szybciej, bo nam się czas skończy. No jakby to powiedzieć właśnie... Właśnie spadłaś. Z kurczakiem. Trudno. Tylko ja tak potrafię. O, pan tata jest. Super. Pauza. Nie, pauza, spokojnie, siostra, damy radę. Już tak, 10 sekund zostało. Dobra. Do widzenia, przegraliśmy. Do widzenia. Zero gwiazdków. Jeszcze nie wybuchłam żadnej gumki. I tak zero gwiazdków. Ale nie wybuchłam gumki. I tak zero gwiazdków. Dobra. Ja się zajmuję smażeniem, ty gotowaniem. Czyli co? Bo nie rozumiem. Ty ryż, ja patę... Ja... Ty garnek, ja patelnia. Okej. Raz, no dobra. Mięso mięso posiekać. Ja wysyłam kurczaka. Jest dobrze. Nie, wcale tam nie przeszło sobie. Dobra, placki. Dobra, Kaś. Wysyłam ryżowe działa. No wiesz co, fajnie by było, gdybym dostał jakieś mięso kurczaka czy coś, właśnie nie? Właśnie mięso idzie. No, fajnie. Kurczaka to ty mi musisz dać. Przerzuciłem pałeczką z kurczaka. No ale on musi być posiekany. No jak ja nie mam masz... siekalnię. No brawo!
I zaraz... To szybko... Nie, to nie wyjdzie. Może spróbujemy... Dziecko mogę to nabrać. Nie. Może tam nam wyjdzie. Nie. Overcooked to overcooked, a nie nagle zmieniasz pomysł. To nie tak wygląda YouTube'owanie, że co 5 sekund zmieniasz pomysł, bo ci nie wychodzi. A ludzie lubią patrzeć na czyjeś porażki? Trudno. Pracuj lepiej, jeśli nie chcesz, żeby widzieli twoje porażki. I tyle w temacie. Dobra, co teraz? Kurok. No to zrób tego kuroka. Bo ja jestem tak trochę, jakby nazwać najłatwiej zajęty. Kurok i pieczara. Kurok, okay, gotowy. Mamy ryż. Mam żyr. Proszę, kurok. Dobra. Na czwartą już zdążyłaś. Żyby jadą. To ja myję talerz. Nie. Muszę twój ryż wyłączyć. To wyłączaj szybciej, bo ja tutaj muszę być talerza oczywiście. Dobra. Gaśnica. Dobra. Masz... Oba. Gdzie jest kurczak? Nie ma kurczaka. Ja ci szykowałam, gdzie go dałeś? Nie ruszyłem kurczaka. Chyba, że mówisz o tym, którego już wydałem. Nie. Tym wcześniejszym. Znaczy, Boże, późniejszym. Ja szykuję dwa zamówienia naraz. No to ci jakoś to nie wychodzi. Żeby to już... Lecę po krzywę. Już są kary. Czas już się kary zaczynają. I ostatnie sekundy. Bum, kurczak. Nie brałam patelni, tylko położyłam ci tylko kurczaka na patelni. Nie wiem. Nie będzie trzech. Ale dwie będą. Tak, ale nie będzie trzech. No i niestety. A byliśmy tak blisko, gdybyś nie lamiła. Dobra, do trzech razy sztuka. Nie. Ja chcę tym grać. Serio? Chcę grać krasnoludem. To jest górnik, a nie krasnolud. A krasnoludy są górnikami. Nie zawsze. Digi Digi Hall, nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Nie śpiewaj. Nie śpiewaj, bo tego nie zobaczą na YouTubie. Tak czy siak. No, to król cebul. Nie śpiewaj, bo naprawdę tego nie wrzucę na YouTuba. Dobra, król cebul. Ty jesteś królem cebulem. Moi kucharze, powróciliście! Jak wam się udało przedostać przez tę hordę? Wasz zespół musi chyba emanować harmonijną energią. To świetnie! Jeśli już siecie wśród nich postrach, to znaczy, że wkrótce będziecie na tyle silni, by ich pokonać. Zmierzajcie na północ. Słyszałem, że tamtejsze kuchnie są w stanie opanować tylko niezwykle zgrane zespoły. My w ogóle nie jesteśmy zgrani. No. Działajcie razem, moi przyjaciele. Pamiętajcie o komunikacji. Miał. Inaczej skończycie jako pokarm dla rybek. Nieładnie mówić takie rzeczy, Kevin. Powodzenia. Okej. Okay. Dzięki, że w nas wierzysz, Kevin. No cóż. Czyli, że co? Że co to? O, suszy będzie. Suszy? Tak, suszy. Poziom wygląda jakby było tak, suszy, więc będzie suszy. Suszy. A kiedy ciasto? O nie! Ja wiem co. Brum, 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 brum. Dobra. Dobra. Ryba. Suszy i burgery. Pokryj mi rybę. Rybę i pokryj ogórka. Pikla. Ryba. Czy mogłaś też położyć na talerze? Dobra. W sumie jestem głupia. I teraz pa. Brum, brum, brum. Musisz gotować ryż. A ja już ci siekam mięso. No okej. Okay. No i co ja mam z tym mięsem zrobić, jak ja go nie sięgnę? Dobra, jak ja siekam?
O, jakiś burger, super. Dobra. Też już wszystko siekam ładnie. Dwa zamówienia gotowe. To ja już w sumie jeszcze położę tylko bułkę tutaj, nie wiem po co, ale położę. No i bierz suszy, podaj mi mięso. Takie suszy jest pierwsze? Dobra. Pierwsze, drugie. No i połóż mi tylko to, bo wiesz, nie ma co więcej brać ze sobą. I tylko jeszcze poczekaj mi na talerze, bo bez talerza nic nie zrobię, więc umyj talerze, umyj je! Ty masz myjkę. No i połóż mi rybę i ogóra. I trzy zamówienia będą gotowe, no. Dalej, szybciej, nie mamy wieczności. To pa, pa. Dobra, rybę mógłbyś jedną wysłać. I znowu nie trafiłam. A kazałeś jedną mi dać. Przecież możesz dołożyć ją później. To nie jest problematyczne. Dobra, ryba. Znowu ryba. Nie, ogólnie. Brawo. Co? Ja spadam na trawę. No, przynajmniej tyle. Możesz tą rybę już położyć do tego prawidłowego zamówienia, które wymagało ryby. Czyli które? No to z ogórkiem przecież. I jedziemy, brum brum. Burger, sama ryba, czyli to wyżej. Twój wypas. No, dobra. Dawaj kotleta, ja już jadę, ty umyj wszystko i zaraz będziemy. Dobra. Ten jest łatwiejszy, mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem. Co jest dziwne, bo jest nawet to dalszy poziom. Dobro, cicho. To a, kotleta chcę muszę smażyć. Dobra. Smaż kotleta, pikla ci pokroiła. Uwaga, uwaga, nie można. Czyli garki jadą ze mną, bo nie można położyć bez talerza. Ryba, dobra. I kolejny pikiel. Pikiel, tak, po co ty tu idziesz? No chciałam pokroić pikla. No tak, w wodzie. No, na talerze to wszystko musisz. Jest brawo, bo ja nie dam bułki do burgera. Gratuluję ci. To ja szybko jadę po bułkę, a ty poczekaj. Pikla pokroję. Nie, zepsułem. W końcu nie. Bierz burgera na talerz i tyle. No i teraz bierz, co tam trzeba, ogórek. No bierz szybko, zanim spadnie zamówienie. No i teraz do tego jeszcze dorzuć ogórka i mamy zamówienia zrobione. Dobra. Już nie zdążymy chyba nic. Nie zdążymy, ale przynajmniej nie stracimy też, więc chyba się udało. Chociaż dobra, mogę spróbować szybko przygotować. Ja już szykuję do sushi. Dwóch szykuję z sushi. Dwóch nie zdążysz. Na stówkę. Jednego nawet nie zdążymy. No nie zdążymy, ale... Ale nie, ale wydaje mi się, że trzy gwiazdki będą. Nie wiem. Bo w tym... Co? Bo w tym poziomie byliśmy opanowani. Nie byliśmy. A okej, okay, nie byliśmy się udało. Rozgotowani. Jak nie? Przecież ta gra się nazywa rozgotowani. Więc no. Trudno mówić o tym, że nie byliśmy rozgotowani, kiedy gram w grę o nazwie rozgotowani. O, będziemy sruwać. Tylko najpierw przyciskać, chyba kliknąć. Unicorn. Przestań, proszę cię. Co to będzie? Makarony? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Albo sałatki. Sałatki nie problem. Sałatki. I burrito. Nie! Kebaby. Tak, kebaby. Burgery. To ja pokroję pomidora, bo on jest niepotrzebny. Dobra, to ja... To ja mogę kroić to, co mogę. Czyli ja kroję sałatę. Ja mam ser, do ser burgera. I... Skąd ja kojarzę sero burgera? No, może stąd, że to są normalne burgery? Ja kojarzę cheeseburger. Bardziej cheeseburger się mówi, no dobra, nie będzie. Ja zawsze mówię ser burger. Nie mamy tu gaśnicy? Mamy. Gdzie masz gaśnicę? Przecież u ciebie jest. O, fajnie wiedzieć. Mam gaśnicę. Kompletuj szybciej te burgery, proszę cię. No dobrze. Tutaj będzie chaos. Coś mówi, że ja muszę je wszystkie robić, bo inaczej nic. Cicho tam. Bez... Pierwszy był zwykły ser burger, potem sałatu sero burger. No mam gotowy. Coś w... Nie wiem, co się z tym, że kupię.
No wyciągnij bułkę. Wyciągam bułkę. Oddaję patelnię. To jest za mała przestrzeń dla nas. Super, pies się uruchomił. O, teraz jest mięso burger. Ja w takim czasie talerze sobie umyję. Tam na papierze. Szkoda, nie mam tarce. Dobra, nieważne. Coraz więcej tych ogieniów się pojawia w ciebie. Jakby mnie uwięziło. No to do tego burgera zaniosę i zaraz cię uwolnię. Widzisz, jak jestem bohater? Uwolniłem cię. Co z tego, że zaraz by to się skończyło? Czemu myjesz talerze, skoro jeszcze dwa mamy? Bo lubię morze. Dobra, a ty gachnicę zajmałeś. No, a po co ci? Żeby, no nie wiem, mięso zdjąć. Żeby wejść tu. No i co? No i wlazłaś. To co marudzisz? Wszystko dzięki mojemu bohaterskiemu skillowi. Te. Który jest zerowy. Dobra. Widzisz, przyznaję się, że nie umiem. No bo nie umiesz. Ja tu wierzą już wszyscy. No nareszcie pomidor jest potrzebny. Jeśli oglądaliście mój odcinek z Cześć Sąsiad, to zapewne wiecie, jaką wielką mamę zrobiłam. Nareszcie. Jesteśmy uwięzieni. Nie włączyłam, a więc tak, nie włączyłam czegoś, co pozwala mi nagrywać dźwięk. Dobra. Teraz mięso burger. Gotowe. Trzeba umyć talerze. Potrzebuję gasznicy, inaczej nie dostarczę. Tam wyżej musisz popluć. Już. No i wracasz tym samym trasą, super. Dobra, serowo-sałatowo burger. Dobra, ser jest. Chleb. Widzisz, jaka jestem dobroduszna? Nie widzę. Bo jesteś ślepy, bardzo śmieszny. Przecież wiesz, że jestem ślepy. Będzie taki krzyw na oczach, bym nie musiał nosić. Przynajmniej masz do siebie dystans. No, mam dystans. Tak jakiś, nie 5 wiem. Kilometrów. Nie aż taki. Dobra, dawaj to i spróbuję dostarczyć, jak tylko już będzie. Tylko muszę się ogień skończyć. Nie zdążysz. No niestety, ale i tak go wsadzę. I tak już nic nie zrobimy. Mięso burger. Super. Nie dostarczę. Nie mam talerza. Rozumiem ogień. Kolejny przepadek. Była gaśnica. Ale tam dalej było ognie i tak mi nie dostarczył. Okej, jakimś czym się udał. Co to za kurczak? To ładny kurczak, ale będę krasnoludem. To jest zwykły górnik, nie krasnolud. Widzisz, jeszcze nie pękłam żadnej gumki. Brawo. Zrobiłaś coś, co ja robię przez długie miesiące. Dobra. O nie! O tak, zapowiada się fajnie. Ja znam ten poziom. A ja nie znam. I zapowiada się bardzo fajnie. Tak. No. Ja steruję, ty gotujesz. Okej. Najpierw się podwieźć? Mięso i kurczak, okej. I żyr. No żyr był tam. Dobra. Teraz do krojalnic. A, tym łatwiejszą robię to. Wiem. I się z tego cieszę. Dobra, szybko porysz. Dobra. Do talerzy teraz potrzebuję. Okej. Jeszcze drugi talerz muszę znaleźć. Więc sam w dół. Do patelni, szybko. Nie mogę opuścić. O, opuściłem, dobra. Wiem, że nieoptymalnie mogłoby być lepiej, ale trudno. Dobra, coś kiedyś się smażę, to do placków. Dobra, teraz zahaczmy o grzyba jednego.
Musisz już zdjąć, bo by się zasmażyło. Dobra. Pierwszy co miało być? Pierwsze mięso. Okej, okay. Myślałem, że pierwsza patelnia. Patelnia też może być dobra. Dobra, to jedziemy znowu, powtórka z rozrywki. Dwa ryże. I okej, okay, teraz popieczarka i kurczaka. No i szybko na kajalnicę. Co do tego mogłabyś pomagać, jak ja zbieram, żebyś też zbierała. Chcieliśmy już jechać, wiem swajka. Przecież. Czemu nie mogę z garka do garka? W jedynce tak można było. No i przypadają już zamówienia. Super. To trzeba tu jeszcze myć talerze. Mhm. Dlatego się nie cieszyłam na ten poziom. Pierwszy jest grzyb. Jest, nie dosmażył się. Aha. Dobra, trudno kurczaka muszę w takim razie zrobić. No jedź. Jedź do zmywalni talerzów. Nie, to się nie uda się. Widać, że po prostu jeśli jedna osoba kieruje, a druga robi, to nie ma szans. Tak trzeba. Nie, nie trzeba, przecież druga może pomagać też. Jak? Normalnie. Gdzie chcesz? No, patelnia, halo. Patelnia nie chce spaść. Dobra, no jedziemy. Możesz trzy naraz robić zamówienie tutaj. No mogę, ale... Chwila. Najpierw wyrzucę wszystkie patelnie, garki i inne takie rzeczy, niech będzie po prostu na swoich miejscach. Dobra. To w takim razie jedziemy oczywiście po ryże. Ale widać już, że to nie wyjdzie. Mam za mało, a czas się kończy. No i teraz talerze szybko. Czemu ta postać nie chce myć? Może spróbujmy na opak. Ty będziesz sterować, jak robić. Co nic nie zmieni. To nie ma sensu. Nasz gość z niebieskim afro tak zrobił. To niech on sobie tak robi, ale my nie damy rady. Skoro on da radę, to my też. On jest taki... Ważne, żeby zaliczyć, mnie już nie interesują on... gwiazdki. Super. Po prostu super. Jedna ponowna próba. Dobra. Ty zdejmij. A więc tak. Ryż razy trzy. Mhm. Kurczak. Pieczara. I mięso. Mięso niżej jest. Już, już, spokojnie. W okazji ryż trzeba już ściągać. O, już po prostu. Będę jechał tak, żeby nie spadł. Jak położyć? Upuść. No nie da się z tym upuścić. Da się. Jak niby? No a ja niby jak to zrobiłem? Nie, jak jest pełny. Jak jest pełny, właśnie upuściłem. Przecież jeden nam garnek na ziemi pełny. Ej, proszę. Tak to się kończy, jak ty masz robić. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, ty robisz. A ja ci pomagam w dostarczaniu. I tak to nic nie wyjdzie. Jedną dostaniemy. Dobra. Zacznijmy może w takim razie od mięsa, pieczarków i innych takich rzeczy, bo to można na spokojnie zgromadzić. I po prostu jak to będzie, to wtedy szybko się ogarnie. Mięso, pieczarek i pieczarek. I teraz do krojenia. Chciałem od razu. Ale okej. Okay. Czy ty skąd mam talerz? Brawo. A tu nie sterowała? Nie. Teraz chociaż steruj. Będę chciał się ryż spali znowu. Którym upuszczasz?
tak jak się wkłada. Dobra, jedziemy tam, bo już nie ma co robić więcej. Dobra, pieczarka i mięso zrobione, teraz jeszcze tylko jedną pieczarkę trzeba. W międzyczasie jedź po placki. Jedź po placki w międzyczasie. Chodzi o to, że jak będą się smażyć. A. Nie wiem, że to trzeba smażyć. Prawie ryż z nim zwalisz, mój. Spokojnie, no miałaś jechać po placki w tym czasie. To się nie uda. No, szybciej, no jedź po placki, proszę cię. Dobra, jest ostatni talerz, to już można zrobić. Chociaż widać, że się nie uda. Dobra, jedź szybko, szybko, szybko. Zapomniałam, że muszę odkliknąć. Dobra, no to teraz trzeba robić dalej, ale nie sądzę, żeby coś udało się. Ja się zajmę ryżem od razu. Dobra, to ja biorę w takim razie mięso do przygotowania. Kurczaka i kurczaka. Ale co by to miało być, czy nie być, i tak nie damy rady. Trzeba jeszcze umyć teraz talerze przecież. Ryż już jest gotowy. Widzisz? Widzisz, jakie to proste? Ubyciłem dwa garki w czasie, kiedy ty nic nie zrobiłaś. Przecież to trzeba najpierw usmażyć. Tam jest talerz. No wiem, że tam jest talerz, ale co to zmienia? No chcę go podnieść. To próbuj. Masłem. Okej. Okay. To teraz fajnie byłoby pusty garnek wyrzucić w przepaść. No i tak widać, że się nie uda się. No to kieruj. Nie, to nie jest mój poziom. Przy okazji trzeba już wziąć też brudne talerze do umycia. Już wziąłem. No to czekamy, aż się usmaży. Czym myjemy? Dobra, myjemy. Prawda, jak już trzeba będzie jechać, to jedź po prostu i tyle. Po prostu uratuj patelnię. No i jedziemy teraz szybko umyć, przygotować i tyle. Zajmę się wkładaniem placków. No. Przecież biorę talerze. A dla mnie tu jest chaos. Dlatego mówię, żeby wyrzucać, co? Chciałam garnek wywalić. No i nie zdążyliśmy ich dostarczyć, znowu nie ma gwiazdki. To nie jest mój dzień. Nie śpiewaj. No cóż, tak to już jest, siostro. Tak więc no, tempo się będziemy znowu męczyć w następnym epizodzie. Ta, ona już wyszczypa. No po prostu trzymajcie się tyle, pa, pa, hej, hej. Pa.